Pedy są, ale słuchaj. Wiem, że Białczyński inne pokazuje, ale runy, ale to są te z Knossos, to są z Krety. Podobne. To jest wszystko podane pismo runiczne. I teraz Stary Testament, to właśnie on nam pokazuje, ponieważ Polacy byli właśnie tym narodem wybranym i nam zostały podane właśnie te Wedy, czyli księgi wiedzy, które nam mówiły o tym, o tym, o tym, o tym. Przecież takie zwykłe pospolite ruszenie, które my to znamy, jest opisane w Starym Testamencie. No ale to pytanie jest w takim razie, jak człowiek niewierzący w Boga ma wierzyć w cały niebocentryzm? Niech sobie idzie z loterem z lasera nad jezioro, to jest sprawa osobista. Nikt nie musi, nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby wierzyć w niebocentryzm. Ale obowiązkiem każdego człowieka sprawdzić to i wniknąć w temat. Ja nie, od nikogo nie wymagam, że on musi w coś wierzyć, a może na wcale nie wierzyć. Jaki problem? Przecież wcale nie musi wierzyć. A tu się nagle okazuje, że powiedzmy jest armia hejterów pod komentarzami, filmami, którzy wręcz normalnie wyją z bólu, piszą agresywnie, oni są aż agresywni. To jest strasznie dużo hejterów. I teraz, pytanie, dlaczego oni istnieją? Przecież jeżeli to jest bzdura, to żaden problem. A tu nagle w komentarzach próbują szczęścia, żeby tą masę ludzi, widzów przekonać, że jednak nie ma tego interesu. A dlaczego? Ja na przykład jak słyszę, jak ktoś opowiada jakieś rzeczy, też potrafię być hejterem i jechać po bandzie po kimś, bo gada według mnie takie bzdury, że nie mogę go słuchać. W porządku. Muszę mu powiedzieć, jaki jest taki i siaki, mam dość. W porządku. Jeżeli twierdzisz, że są bzdury, to teraz po tym filmie, czy po tych tutaj elementach, już nie powiesz, że to są bzdury. Tak do końca. To jest powiem, że to są bajki. W porządku. Dobrze, ale widzisz, reakcja, co innego jest reakcja na bajki, bo to jest bajka. I ty mówisz, że to jest bajka i wychodzisz. Gra. W porządku, bajka. Natomiast taki, który powiedzmy wyje z bólu i stara się nakłonić innych, żeby właśnie wierzyli, że to są bzdury albo bajki. Ale to może być ktoś na przykład, kto od 40 lat studiuje właśnie teorię Kopernika i innych takich, na których my teraz bazujemy wszystkie podręczniki. No to ktoś taki, jego cały dobytek życia są książki wydane na temat naszego okrągłego globu i jak to Słońce dookoła Ziemi, no to on będzie pluł się na taką teorię, no bo to podważa wszelkie jego nauki. Po pierwsze, to nie jest teoria. Po drugie, na to są dowody geodezyjne i optyczne. Gdyby nie było dowodów, to zwróć uwagę, ja każdemu z tych hejterów zadaję pytanie dwa. Jaki jest dowód pomiarowy, geodezyjny, że żyjemy na zewnątrz Ziemi? I tak samo zadaję to tym od płaskiej Ziemi i tam różnym innym, powiedzmy, którzy się nam nie zgadzają. I zatem, jaki jest dowód, że promień w kosmosie biegnie po prostej? Ostatni mi znajomy powiedział taką rzecz. Wiesz, co ty zrobiłeś tym filmem? Bo to chodzi o to podstawowe pytanie. Jaki jest dowód, że żyjemy na zewnątrz? Taki pomiarowy. To, co ja mówiłem na początku o tym tym laserem. No, on mówi tak, wiesz co ty zrobiłeś? Ty wykorzyliłeś się jak lisy. Normalnie pogoniłeś lisy. One z nur wyskakiwały. Ja poszperam za tydzień i będzie odpowiedź, czemu tak się dzieje, a nie dobrze. No nie ma problemu. Poszperaj, jasne. Możemy się umówić na następną możemy część. Możemy się na tego, następną bardzo część. Chętnie. Jasne, co możemy tutaj... Co to jest? O, dobra. A i teraz tak. O, co tu się stało? Już, dobrze. I teraz tak, co ja chcę tutaj, dlaczego dałem ten przykład, nie? Że to niektórzy wiedzą, nie wiedzą i tak dalej, że tak dalej. Proszę bardzo, to jest kula w kuli, to jest niebocentryzm. Widzicie, to jest w Watykanie. Mało tego, w Dublinie jest dokładnie to, taka sama kula. Kula w kuli. Nie, to jest obrotowe niebo, to jest ten... Proszę na telewizorze pokazywać, bo telewizorowie... No to może być wytwór jakiegoś artysty. Mhm. Dobrze, w porządku, wytwór artysty, pięknie, ładnie. To jest też wytwór artysty. Jądro Wszechświata, skorupa ziemska tutaj, o mamy. O nie, ale to by... To by otwór na biegunach. Znaczyło, że każdy okrągły dywan też jest na podstawie niebocentryzmu zrobiony, bo każdy okrągły dywan też ma w środku jądro. Mandale. Ma mandale, to jest dalekosiężny wzór mandali. Co to jest mandala? Pokazywałem? A, już pokazywałem. Dobrze. No proszę bardzo. Ale to jest stary w ogóle symbol Krety i tego labiryntu z Knossos, a wcale nie niebocentryzmu też było. Możliwe. Możliwe, że jest, no to, ale to mandale są na każdym... Że labirynt jest na z tym, że to pismo na Knossos, co kafel pokazujemy, to jest polskie pismo. Proszę bardzo. Mandala meksykańska.
bardzo dokładna nawet. No bo kółko w kółku jest czymś, co istniało od zawsze, bo jest po prostu pasuje. No właśnie, ale to jest... No, bo zawsze był niebocentryzm. Proszę to jest, bardzo. Co to jest? Niebocentryzm. No twarz, ale jak wiele jest, to jest twarzy. Tak, proszę bardzo. Jądro Wszechświata. Jądro Wszechświata. Bóg ten w środku. Bóg, tylko jako katr. Proszę bardzo, otwory na biegunach. Bardzo dokładna mandala. Bardzo dokładna. Proszę, te łapy krótkie. To jest Słońce Księżyc, te łapy krótkie, no, proszę bardzo. No jak łapy krótkie, skoro to słone, wokół tych łap to jest... Słoneczko w Teletubbisiach to też jest niepocentryzm. Przed chwilą widziałeś, te łapy nie mogłyby być w takim razie Słońcem i Księżycem, bo wokół nich miało być jądro Ziemi dopiero. To jest dociskowy eter, no, bo dociskowy, bo taka strzała. No, dociskowy może tak. Eter, cztery. Albo promienie Słońca na przykład. No, północ. To jest, ale to chodzi o to, że w środku jest północ. Bóg. To jest głównie ta chodzi. Południe, to. Północ, wschód, zachód, nie? Cztery strony. Na to ma taki znak. Zauważcie, cztery takie na to, nie? Cztery strzały takie. Może to jest po prostu kierunki świata, bo... nie? Słuchajcie, tak, kierunki świata. To wygląda jest... jak kompas. Bardziej tak, niż no dobrze. Ale jak to jest bardzo stare, starożytne. No proszę, to otwory są, Bóg oni jest... wiedzieli, a my dzisiaj przy takiej technologii mamy nie wiemy. Jeszcze... To mało tego, hitlerowcy też wiedzieli. No. Wewelsburg. Czyli plan zagospodarowania przestrzennego Wewelsburgu też był taki. 70 lat temu wiedzieli. Wiedzieli. Są dowody na to, że w drugiej RP, czyli przed II wojną światową, wiedzieli Polacy jeszcze. A dzisiaj już prawie nikt o tym nie wie. Komuna wypleniła tą wiedzę. O, na przykład tutaj z tego. A Kościół ja też jestem, się nie pali. Ja Kościół katolicki też się nie pali, żeby to... naukowych, twardych dowodów, a dla mnie Bóg napędzający jądro i... Aha, twardy dowód naukowy, proszę bardzo, to jest. Właśnie to jest naukowy dowód z 1897. To jest twardy naukowy nie dowód. Nie wierzę w stare informacje. Stary, no słuchaj, 20... zrobiono ten pomiar. Naukowcy skoczyli do gardła Morołowowi i Cyrusowi Tedowi, skoczyli im do gardła, wściekli się na nich, ponieważ oni ich załatwili w ten sposób. Tego, kiedy zrobili w 1896 doświadczenie optyczne, tak zwany efekt lornetkowy, to oni powiedzieli, refrakcja tego to nie jest dowód, no to my wam zrobimy pomiarowy. No i zrobiono ten pomiarowy dowód z 1897. I w tym momencie sprawa się, kiedy oni już to zrobili, to wtedy już o mało co ich po prostu szablami nie rozsiekali za ten dowód. I wrzucili to pod dywan. I mało tego, 25 lipca, czyli w maju robiono te doświadczenia, dwa doświadczenia, sobie dwa pomiary zrobili, jeden tego, drugi korygujący, żeby wyszło dokładnie to samo. 25 lipca na łamach pewnego czasopisma powiedzieli, że ktoś chce podważyć ten dowód. To było 25 lipca 1897. Jeżeli ktokolwiek chce podważyć ten dowód, to musi to zrobić eksperymentalnie, a my mu będziemy oglądać palce. Do dzisiaj to wyzwanie jest aktualne i nikt tego nie zrobił. Czy możemy się tak zatrzymać na dziś? Tak jest. Dziękujemy za rozmowę. Do następnego razu. Dzień.